Witam państwa ponownie. Z wielką przyjemnością przedstawiam naszego kolejnego gościa, pan Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Dzień w dobra. Naszym studio. Jeszcze nie w muzeum, które tworzymy. Panie dyrektorze, no właśnie, kiedy mniej więcej możemy spodziewać się, bo o to pytają również nasi widzowie, internauci, kiedy możemy spodziewać się otwarcia pierwszej ekspozycji stałej? 2019 rok, tak jak żeśmy zapowiadali, będziemy chcieli tą pierwszą część ekspozycji udostępnić, pokazać już w nowych przestrzeniach dostosowanych do potrzeb muzealnych. Historycznych budynków byłego aresztu śledczego Warszawa-Mokotów. Myślę, że to będzie nad wyraz ciekawa ekspozycja, w sposób bardzo nowatorski, pokazująca historię wspaniałych polskich bohaterów, którzy walczyli za ojczyznę, płacili najwyższą cenę, ale którzy zwyciężyli, którzy mimo wszystko zwyciężyli. Dla tych, którzy tak bardzo mocno nie śledzą tego, co już przygotowywane jest, czy uchyli pan rąbka tajemnicy, co już na pewno będziemy mogli tam zobaczyć? Czy jest coś, co już pan wie, że będzie na pewno w tej? Z całą pewnością będą trzy takie segmenty, które są niezwykle ważne, które będziemy pokazywali. Pawilon numer jeden, czyli ten najstarszy, najbardziej historyczny, to będzie ekspozycja poświęcona żołnierzom wyklętym, żołnierzom niezłomnym, żołnierzom antykomunistycznego powstania. Ja używam tych trzech nazw, ponieważ one wszystkie są właściwe, a różnie się na ten temat wypowiada. Ta ekspozycja z całą pewnością pokaże tą niezwykle bogatą historię antykomunistycznego powstania. Pokażemy wszystkie struktury, pokażemy żołnierzy najpiękniejszej polskiej armii, jaką była Armia Krajowa, mordowanych na Kresach Rzeczypospolitej. I to się zaczyna historia żołnierzy wyklętych właśnie, grudzień 43 roku. A potem wszystkie po kolei etapy. Armię Krajową, delegaturę rządu, Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, ruch oporu Armii Krajowej. No, absolutny fenomen mazowiecko-lubelski, tak by można było powiedzieć, gdzie po prostu szeregowi żołnierze Armii Krajowej tworzą od podstaw, odtwarzają strukturę. No i oczywiście pokażemy formacje Obozu Narodowego, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Narodowe Siły Zbrojne. Pokażemy również historię lokalnych struktur z całym tym bagażem doświadczeń i absolutnie ciekawymi historiami lokalnymi. Pokażemy konspiracyjne Wojsko Polskie, pokażemy historię Józefa Kurasia Ognia, tego harnasia z Podlasia, z Podhala, który jest absolutnie najważniejszą postacią, jeśli chodzi o opór antykomunistyczny na Podhalu. Bardzo skomplikowaną i bardzo... Bardzo złożona historia, ale też oddająca... Tak, ale też jest to historia pokazująca, w jaki sposób wówczas w Polsce układały się relacje byłych żołnierzy Armii Krajowej, ludzi zaangażowanych politycznie w różne struktury, chociażby PSL-u czy Stronnictwa Ludowego wcześniej, jak wyglądała sytuacja na przykład z infiltracją struktur komunistycznych przez podziemie niepodległościowe. Bo nie było tylko odwrotnie przecież. Było tylko odwrotnie właśnie. Przecież 45 rok to jest historia, kiedy całe struktury Armii Krajowej wchodzą do milicji, do UB, infiltrując to środowisko. Ci ludzie płacą ogromną cenę za to poświęcenie, trafiają do więzień, niektórzy giną. I to też będziemy chcieli pokazać. To nie było tylko tak, że bezpieka infiltrowała i później wygrywała. Nasi też wygrywali. Panie dyrektorze, a Gdzie szukacie wzorców? Bo dzisiaj ten, można powiedzieć, przemysł muzealny, bo tak już to trzeba nazwać, na całym świecie, przecież nie tylko w Europie czy w Polsce, no to jest takie olbrzymie przedsięwzięcie logistyczne, finansowe. No mamy różnego rodzaju, mamy choćby Polin w Warszawie, ale też wspaniałe, piękne Muzeum Powstania Warszawskiego. Mamy słynne Muzeum pod Rynkiem w Krakowie.
gdzie szukacie wzorców, gdzie szukacie inspiracji dla tego, jak wizualnie ma wyglądać to dzieło, które przygotowujecie? Wszędzie, gdzie to jest możliwe, tam podglądamy. Byliśmy pod rynkiem, widzieliśmy tą fenomenalną kurtynę parową, tak, która wprowadza nas w historię średniowiecznego Krakowa, ale byliśmy też i w Muzeum Polin, byliśmy w Muzeum oczywiście Powstania Warszawskiego, tak, to jest taki niedościgły wzór, ale mamy już Muzeum II Wojny Światowej, tak, które też nie wchodzę w ekspozycję tutaj, w te niuanse, które tam są. Dla mnie ważny jest sposób prezentacji tematu. Bardzo ważne muzeum. Podpisaliśmy niedawno porozumienie o współpracy z tym muzeum i będziemy korzystali z ich doświadczeń. Nie ukrywam, że Muzeum II Wojny Światowej bardzo nam pomogło, o czym nie jest wiadomo, kiedy żeśmy zaczęli powstawać. Pierwsze takie uwagi, no to akurat tak się złożyło, że to byli koledzy z Instytutu Pamięci Narodowej, do których po prostu zadzwoniłem, mówię, chłopaki, pomóżcie, bo wy już to przeszliście ten etap. Tak. I rzeczywiście ogromna pomoc Janusza Marszalca, fenomenalna pomoc. A później wyjechaliśmy za granicę i w Polsce się mówi o więzieniach, o muzeach stworzonych na Węgrzech, w Rumunii, tak, w Niemczech, ale dla nas jednak jest takim wzorcem, który chcielibyśmy w jakiś sposób pokazać również u nas, to jest muzeum stworzone w Wilnie, w byłej siedzibie KGB. Tam jak się wchodzi do tego budynku, to czuje się, że groza, oni przed chwilą tu wyszli stąd. Groza tego nie, tam można dotknąć dokładnie to, co jest w Wilnie, gdzie ginęło, gdzie ginęli również polscy patrioci. To samo można poczuć na Mokotowie. No właśnie, wracam pamięcią do takiego jednego z pierwszych spacerów, który jako redakcja portalu W Polityce, tygodnika Sieci, odbyła właśnie w areszcie na Mokotowie i tam też można było wręcz dotknąć tej grozy i tej izolatki, ta chropowatość, ale o co innego chciałbym spytać. Wy odkrywacie te ślady, wy je wygrzebujecie często z ziemi, ze ścian, z ludzkiej pamięci. Ale wiemy, że poprzednie szefostwo aresztu raczej zamazywało te ślady i je próbowało, nie wiem, próbowało, może nie pasowało do koncepcji, nie pasowało do miejsca czynnego aresztu. Z czego to wynikało, że wiele śladów zaprzepaszczono po prostu? Po 90 roku rzeczywiście na terenie aresztu dokonano wielu takich dziwnych prac, które albo całkowicie zniszczyły, albo zakryły tą przestrzeń historyczną, która tam się zachowała, między innymi właśnie ten karcer, gdzie raptem w pustej przestrzeni zrobiono przepompownię wody, gdzie raptem przeprowadzono cały szereg prac, gdzie zniszczono na przykład karcery, które były głęboko pochowane w piwnicach, gdzie zniszczono cele, gdzie było tak zwane twarde łoże, co też jest ewenementem. Ci, którzy siedzieli na Mokotowie, wspominają właśnie te przestrzenie, twarde łoże, czyli łóżko drewniane, zamykane na dzień do ściany. To wszystko zostało zniszczone, zostało bezpowrotnie stracone. Ale też należy powiedzieć, że w tej chwili prace nad muzeum prowadzone są przez służbę więzienną. I to jest fenomen, ponieważ służba więzienna jest tą chyba jedyną służbą w Polsce, która stawia ofiarom zbrodni komunistycznych pomnik. Tym pomnikiem właśnie będzie muzeum. To taki historyczny paradoks też, prawda? Tak, ale to pięknie pokazuje, ponieważ rzeczywiście my mamy ogromne wsparcie ze strony służby więziennej, ogromną pomoc i organizacyjną, i logistyczną, i finansową. Dużo pamiątek udało nam się dzięki funkcjonariuszom dostać. Odnajdujemy ciekawe historie właśnie ze służby więziennej. Ostatnio
żeśmy odkryli sprawę funkcjonariuszy Straży Więziennej z Mokotowa z 45 roku, którzy byli żołnierzami podziemia antykomunistycznego. Tak, tak, i oni zostali, no, niestety wpadli, zostali aresztowani, siedzieli później w celach z więźniami, których wcześniej pilnowali. Niezwykle ciekawa historia, my ją w tej chwili odkrywamy, będziemy chcieli ją opisać. Myślę, że tym ludziom się absolutnie należy pomnik albo tablica upamiętniająca tą strukturę, ponieważ to właśnie tak wtedy wyglądała Polska, że nie zawsze ci, co wyglądali na tych złych, byli rzeczywiście źli. Tuż przed przyjazdem tutaj badałem historię żołnierzy wywiadu Armii Krajowej, którzy wchodzili w struktury UB i rozpracowywali UB od środka. Niezwykle ciekawe historie, tragicznie kończące się. Przeważnie, niestety tak. Panie dyrektorze, bo wiem, że ma pan apel do naszych widzów, do warszawiaków, ale nie tylko do warszawiaków, związany z powstawaniem muzeum. Tak, ogromna prośba, apel do wszystkich państwa. Muzeum na Rakowieckiej 37, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zbiera pamiątki po żołnierzach niezłomnych, żołnierzach wyklętych, żołnierzach antykomunistycznego powstania, ale również po więźniach politycznych całego okresu komunistycznego, począwszy od tych wielkich procesów z okresu stalinowskiego, ale kończąc na ludziach Solidarności, bo to przecież ludzie Solidarności dali Polsce niepodległość, przynieśli Polsce niepodległość. Jeżeli macie państwo w swoich domach pamiątki z tego okresu, pamiątki po polskich bohaterach, poczynając od zwykłej ulotki gdzieś tam znalezionej, kończąc na maszynie drukarskiej, które już troszkę mamy w swoich zbiorach, bardzo proszę, przekażcie je do nas. One będą wszystkie zabezpieczone, zakonserwowane i wyeksponowane w naszych przestrzeniach wystawienniczych, które już w tej chwili można zwiedzać, bo historyczną przestrzeń aresztu można zwiedzać. Zapraszam na naszą stronę internetową Rakowiecka 37. Tam można zapoznać się i z historią Mokotowa, i sposobem, w jaki można wejść na Mokotów. Panie dyrektorze, mówimy o tym odkrywaniu pamięci, mówimy o tym bronieniu pamięci, bronieniu prawdy. Czasem w Polsce wciąż są osoby, które atakują pamięć po żołnierzach wyklętych, ale nie tylko, nie wiem, informując o różnych losach tych żołnierzy, o różnych czynach tych ludzi, ale wręcz nazywa się tych ludzi bandytami, wręcz się ich atakuje. Robią to publicyści, często z bardzo znanymi nazwiskami. Z czego to wynika? Z czego wynika ten, jak to mawia młodzież, hejt, ta nienawiść wobec tej pamięci? Gdzie to ma swoje podłoże? Gdzie to się kończy, jeśli to ma jakiś koniec? Niestety życie w Polsce jest zdominowane przez politykę i polityków. Ja, kiedy słucham tej drugiej strony wypowiadającej się na temat żołnierzy wyklętych, to pierwszą rzeczą, jaką postrzegam, to jest absolutny brak wiedzy. No właśnie, to jest korzystanie z materiałów wydanych w okresie komunistycznym. To jest korzystanie bardzo często, niestety, i to należy wyraźnie powiedzieć, z doświadczeń dziadków i rodziców, którzy byli po tej drugiej stronie. No i cóż oni mają powiedzieć? To jest to samo, co Jaruzelski powiedział o pułkowniku Kuklińskim, że jeżeli on był patriotą, to kim my byliśmy? No właśnie, odpowiedzcie sobie państwo sami. Skoro ludzie podziemia antykomunistycznego byli patriotami, kim była druga strona. I to jest dokładnie to samo. Ja troszkę współczuję, zwłaszcza tym młodym ludziom, którzy chcąc zarobić wierszówkę, piszą głupoty. Oni za chwilę będą się wstydzić z tego, co napisali, ale no niestety, poczytajcie, posłuchajcie, pooglądajcie, przyjdźcie na Mokotów, obejrzyjcie te miejsca, miejsca katorgi polskich patriotów, i wtedy piszcie. My w ekspozycji naszej mamy również punkty tak zwane trudne. Ale żeby pokazać tematy trudne, trzeba je przede wszystkim doskonale poznać. Trzeba wniknąć w dokumenty resortów, w dokumenty organizacyjne, w relacje. Trzeba poznać
kontekst tych wydarzeń i wtedy o nich mówić, a nie po prostu no, opluwać ludzi, którzy na to nie zasługują. No może też dlatego tak się dzieje, bo tak naprawdę zbrodniarze, tak zbrodniarze już fizyczni, jak i ludzie, którzy na to pozwolili, sędziowie, prokuratorzy, nigdy tak naprawdę w wolnej Polsce po 89 roku nie zostali rozliczeni gdzieś tu. Tak, bandyci, którzy skazywali polskich patriotów, dożyli swoich sędziwych lat jako ludzie honoru z wysokimi emeryturami i to jest skandal. To jest skandal, że Polska po prostu nie rozliczyła ich, że ubecy do dzisiaj, no teraz już na szczęście nie, ale dostawali wysokie emerytury, że sędziowie, prokuratorzy dostawali wysokie emerytury i środowisko, które miało się samo oczyścić, nie napiętnowało ich. Drodzy państwo, rzeczywiście to jest skandal. Mamy nadzieję, że to się zmienia. Widzimy, że się po części zmienia. Bądźmy dobrej myśli. Moglibyśmy tak rozmawiać z panem dyrektorem godzinami, ale niestety czas nam się kończy. Naszym państwa gościem był Jacek Pawłowicz, pan dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Naprawdę, drodzy państwo, zapraszamy na Mokotów. Pomóżmy temu muzeum. Pomóżmy, by się rozwijało, by miało jak najwięcej nowych eksponatów. Tym kończymy, a już za moment przegląd wydarzeń w Polsce.pl poprowadzi Agnieszka Ponikiewska. Serdecznie zapraszamy, bo po Agnieszce bardzo wielu ciekawych gości. Do zobaczenia.